Fundamenty trzech różnych typów fotografii w połączeniu na jednym zdjęciu z zupełnie innej dziedziny fotografii sprawią, że zdjęcie będzie genialne w odbiorze. Hej, ja mam na imię Przemek, fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5. I na tym kanale pokazuję Wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się, jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia. Ale też zobaczycie, jak ja stosuję tę wiedzę w praktyce. Jeżeli uczycie się fotografii, albo fotografujecie już od jakiegoś czasu, a chcecie rozwinąć się w tym kierunku, chcecie znaleźć coraz więcej wiedzy, poradników, informacji na temat tego, jak sprawić, żeby Wasze zdjęcia były lepsze, z pewnością sięgacie w tym celu po różne poradniki książkowe, po YouTube'a i wiecie, jak ciężko jest spośród tego morza poradników i informacji, którymi jesteście z każdej strony zarzucani, wyłowić coś, co rzeczywiście wpłynie najlepiej tak z dnia na dzień, prawda? Bo wszyscy tego oczekujemy: z dnia na dzień wpłynie na to, jak Wy postrzegacie fotografię. Czekacie, aż coś kliknie, aż w końcu obejrzycie jakiś poradnik, który sprawi, że dowiecie się czegoś, co rzeczywiście ma wpływ na to, w jaki sposób postrzegacie fotografię. I ja robiąc. Częściowo takie właśnie poradniki dla Was złapałem się na tym, że bardzo łatwo jest, ucząc kogoś fotografować, poddać się takiemu bardzo prostemu błędowi poznawczemu. To znaczy, jeżeli fotografuję już od kilku, kilkunastu lat. No, fotografia przyrodnicza dopiero od, od, od trzech lat, ale generalnie w fotografii siedzę dużo dłużej. Fotografowałem i, i portrety, i krajobrazy. Zaczynałem od krajobrazów. Miałem epizod fotografii ulicznej, Street Photo, więc próbowałem już wszystkiego. I złapałem się ostatnio na tym, że leżąc w trawie i fotografując bataliony, fokacze i, i szczudłaka, do tego zaraz dojdziemy, tak starałem się wymyślić Czekając na te ptaki, czekając aż wejdą mi przed, przed obiekty i będę mógł je sfotografować, zdałem sobie sprawę, że po takim czasie w fotografii no, nie da się uniknąć pewnych błędów poznawczych. Tłumacząc komuś fotografię, bierzemy pod uwagę swoje własne doświadczenia i zapominamy o tym, jak ciężko było na początku wystartować jakich informacji mogą szukać ci początkujący fotografowie. I w tym celu, żeby rozjaśnić troszeczkę sobie, troszeczkę też wam, to jak należy podchodzić do nauki fotografii na samym początku tej fotograficznej przygody. Ja postanowiłem nauczyć się nowej umiejętności, żeby przypomnieć sobie czego dokładnie szukałem, czego potrzebowałem będąc na samym dole tej drabinki, po której trzeba się końcowo wspiąć, żeby opanować jakąś nową umiejętność. I zacząłem uczyć się rysować. Jak to każda nowa umiejętność, którą chcemy szybko opanować, zacząłem wyszukiwać właśnie różne poradniki. Szukałem różnych podpowiedzi w necie: od czego zacząć, jakich, z jakich narzędzi korzystać, czy długopis, czy, czy ołówek, jak ołówek, to jaki. Bez wchodzenia w szczegóły okazało się, że jako początkujący wcale nie szukam jakichś bardzo skomplikowanych informacji, tylko takiego bardzo ogólnego zarysu, który. Da mi odpowiedź na to, jak w ogóle zacząć, czego szukać i jakich informacji wyszukiwać w przyszłości, bo to, że ja szukam ogólnego poradnika pod tytułem jak rysować czy jak fotografować, to nie jest bardzo precyzyjna informacja i na to pytanie, dlatego właśnie ja nie dostanę odpowiedzi. Nikt nie powie mi i nikt nie powie wam, jak fotografować. Musicie dowiedzieć się, czego naprawdę potrzebujecie, na jakie pytania chcecie sobie odpowiedzieć. Jakie umiejętności chcecie rozwinąć? Musicie wiedzieć, czy chcecie zacząć od szukania sprzętu. Może macie sprzęt. Jeżeli macie, musicie dowiedzieć się, czego w obsłudze sprzętu jeszcze nie rozumiecie. Jeżeli potraficie obsługiwać swój sprzęt, bo może przeczytaliście instrukcję obsługi, to powinniście dowiedzieć się, jak komponować zdjęcia, co jest ważnym elementem na zdjęciu, a co można z kadru na przykład wyrzucić. Kadrowanie, kompozycja, kształty, kontrasty, kolory, jest tego cała masa. Tylko skąd macie o tym wiedzieć, jeżeli nikt nie powiedział wam jakie w ogóle są możliwości? Więc w tym materiale chciałbym odpowiedzieć na takie bardzo podstawowe i ogólne pytania, jak zacząć fotografować, jak w ogóle uczyć się fotografii, jak dowiedzieć się, czego w naszej wiedzy jeszcze brakuje. I tak jak powiedziałem wcześniej, skłoniło mnie do tego troszeczkę takie myślenie z nudy, bo leżałem sobie w trawie i czekałem na bataliony, na kwokacze i na szczudłaka, które spotkałem przypadkiem na pewnej łące, która zrobiła się takim fajnym rozlewiskiem. Napadało trochę na to pole, ja się tam położyłem, nakryłem się siatką i leżałem w oczekiwaniu na ptaki, aż podejdą. I wtedy podczas tego czekania, a było wcześniej rano, byłem jeszcze senny, mimo wszystko całkiem dobrze mi się myślało, zacząłem się zastanawiać, Dlaczego ja czekam tylko i wyłącznie w tym momencie na ptaka, który mi podejdzie pod obiektyw? Dlaczego nie zastanawiam się nad tym, jak wykadrować? W ogóle, jak to się stało, że wybrałem to miejsce, że obróciłem się z aparatem w tym kierunku? Przecież przede mną w niedalekiej odległości są jakieś zabudowania. Mam w tle autentycznie takie perfidnie białe, błyszczące domy. Część z nich miała w ogóle dachówkę, która na 100% będzie odbijała promienie słoneczne, jak tylko to słońce wzejdzie do porządku, no bo wtedy leżąc jeszcze było chwilę przed takim całkowitym wschodem słońca. Jak to się stało, że ja znalazłem się w tym miejscu i nie zastanawiam się już nad tym, jakich ustawień użyć, w którą stronę skierować obiektyw. Czekam tylko, aż model podejdzie po prostu przed aparat i będę mógł wkomponować go wtedy w kadr, który mam już w głowie tak naprawdę przygotowany. I dotarło do mnie, że ja całkowicie podświadomie wybrałem sobie po prostu scenę, którą będę fotografował. Podświadomie położyłem się w taki sposób, że słońce jak wzejdzie, będzie po mojej lewej stronie, a po prawej e, będzie troszeczkę cienia. Więc jeżeli będę chciał fotografować pod słońce, leżąc na płasko, obrócę się w lewo i będę mógł fotografować w kontrze. Jeżeli to światło będzie już za mocne na kontrę, obrócę się w prawo i będę fotografował ze światłem. W ten sposób nie będę miał, miejmy nadzieję, wielu prześwietlonych elementów w kadrze więc po takiej analizie swojej pozycji, swojego ustawienia aparatu, tego dlaczego i w jaki sposób fotografuję, łatwo byłoby dojść do wniosku, że takim najprostszym sposobem na nauczenie się fotografii jest po prostu zdobywanie doświadczenia. Czyli powinienem wam teraz powiedzieć: łapcie za aparat i wychodźcie w teren najczęściej jak to możliwe. Raz za razem fotografujcie po prostu wszędzie, zawsze, ale to by było bardzo duże uproszczenie. I to jest mega istotne, dlatego że bardzo dużo osób yy, Powie Wam, że właśnie w ten sposób powinniście nauczyć się fotografii. Opanujcie aparat, opanujcie kadrowanie, przeczytajcie kilka książek, ale wychodźcie w teren raz za razem. I jeżeli mnie pamięć nie myli, to w moich poprzednich materiałach ja też często powtarzałem Wam właśnie taką informację. Natomiast teraz, kiedy przypomniałem sobie, dzięki temu, że zaczynam uczyć się nowej umiejętności, przypomniałem sobie, jak to jest wymuszać na sobie codzienny trening jakiejś umiejętności. Bez paru innych drobiazgów, które wokół tego powtarzania, wokół tego zdobywania doświadczenia powinny też się pojawić, widzę, że taka rada powinna być okraszona jeszcze dodatkowymi informacjami, bo tak, oczywiście doświadczenie jest bardzo ważne i to właśnie doświadczenie pozwoliło mi położyć się w tym konkretnym miejscu, wykadrować w taki konkretny sposób i praktycznie nieświadomie czy podświadomie zmieniać ustawienia aparatu to już samo dojście do, do takiego momentu, do nabrania takiej umiejętności, to absolutnie nie jest takie bezmyślne wychodzenie w teren i klepanie masy zdjęć. I to jest bardzo ważne i jestem bardzo wdzięczny teraz sobie za to, bo to jest takie, takie taka nagle żarówka mi się zapaliła nad głową, że okej, okay, teraz jako osoba początkująca w czymś innym dokładnie wiem, w jaki sposób się uczę i staram się analizować to, jak zdobywam tą wiedzę, żeby... Potrafić przekazać Wam wiedzę z zakresu fotografii właśnie w taki sposób, jaki będzie najlepszy dla początkującej osoby. I teraz słuchajcie, o co mi dokładnie chodzi. Jeżeli chcecie fotografować codziennie w nadziei na poprawę swojego warsztatu, to trzeba to robić z głową. Trzeba dodawać do tego codziennego fotografowania za każdym razem jakąś nową informację, jakąś nową umiejętność której się nauczycie. Znaczy, jeżeli dzisiaj opanujecie tryb manualny, to teraz wypadałoby wyjść w teren, czy opanujecie, czy przeczytacie o trybie manualnym, czy dowiecie się z jakiegoś poradnika, jak fotografować w trybie manualnym, to kolejnym naturalnym krokiem powinno być wyjście w teren i przetestowanie swoich umiejętności właśnie w tym zakresie. Powinniście wtedy fotografować w trybie manualnym raz za razem. Kiedy już opanujecie tryb manualny, to nie wystarczy znowu tylko wychodzić w teren i powtarzać cały czas bezmyślnie tą samą czynność, czyli fotografowanie jak najwięcej, jak największą powtarzalność. Tylko to jest już dla Was dodatkowa informacja, żeby szukać dalej, żeby czytać o kadrowaniu, o. Perspektywie, o tym, w jaki sposób fotografować pod światło, w jaki sposób fotografować ze światłem. Jak różne typy cienia wpływają na to, jak sylwetka naszego fotografowanego obiektu będzie w kadrze widoczna. Każda jedna nowa informacja powinna być zastosowana przez Was w terenie, więc absolutnie to nie powinno być tylko i wyłącznie takie wychodzenie, że codziennie zdjęcie, codziennie zdjęcie i w końcu się nauczymy. Musicie dokładnie analizować swoje słabe punkty, słabe punkty Waszego sprzętu, i jeżeli dzięki temu, dzięki tej powtarzalności powiązanej właśnie z analizą, wy dojdziecie w pewnym momencie do takiego dnia, że Stwierdzicie, kurczę, zrobiłbym to zdjęcie, gdyby nie mój sprzęt, gdyby nie mój aparat, gdyby nie mój obiektyw, bo było za ciemno, bo aparat był za wolny, bo autofokus nie nadążył. Jeżeli będziecie mogli świadomie stwierdzić, że wasz sprzęt zaczyna was ograniczać, to jest idealny znak tego i perfekcyjnie dla mnie jasny, że rozwinęliście się jako fotograf w całkiem dużym stopniu. Kolejna mega istotna rzecz z punktu widzenia początkującego nowego, świeżego fotografa to próbowanie nowych rzeczy. I tak jak to, o czym powiedziałem przed chwilą, to również próbowanie nowych rzeczy, uczenie się nowych metod, obsługi aparatu, yy, uczenie się kadrowania to są wszystko nowe informacje. Natomiast warto czasami zmienić całkowicie punkt widzenia. W różnych gatunkach fotografii kładzie się nacisk. Podczas nauki tego danego gatunku, na jakąś inną rzecz, na jakąś inną konkretną cechę tego typu fotografii. Na przykład, w fotografii krajobrazu, pierwsze z reguły, pierwsze, czego się uczymy, to reguła trójpodziału. I zachowania odpowiednich proporcji między niebem a naszą Ziemią, podłożem. Z reguły jest tak, że 1 trzecia to jeden element, a 2 trzecie to drugi element, czyli albo zostawiamy sobie 2 trzecie nieba i 1 trzecia to nasza Ziemia, ale jeżeli niebo nie jest za ciekawe i nie ma co tam pokazać, to robimy tylko tak, kadrujemy w taki sposób, żeby 1 trzecia naszego kadru to było niebo, a 2 trzecie to jakieś tam góry, skały, rzeki, doliny przed nami. I to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważny i prosty przede wszystkim do opanowania element kompozycji, bo jeżeli będziemy w stanie wyrobić sobie taki nawyk, kiedy bez zbędnego przemyślania całej sceny z automatu patrzymy, czy niebo jest ciekawe, czy nie jest ciekawe. Jeżeli nie jest ciekawe, to ucinamy jak największą część nieba, tak żeby jedna trzecia tylko została, a dwie trzecie. No, te dwie trzecie to to, co chcemy rzeczywiście pokazać, czyli rzeczy dużo ciekawsze na zdjęciu. Ale jeżeli mamy piękny zachód, chmury, przepuszczające słońce na różne sposoby, promienie słoneczne gdzieś tam świrują sobie między tymi chmurami, tworzą na niebie bardzo fajne kompozycje, bardzo fajne jakieś zawirowania. Jeżeli to niebo po prostu jest ciekawe, kolorowe, a wiemy, że no nie do końca to światło gdzieś tam pada nam na, na te góry, na te doliny, które mamy przed nami, to zrobimy dokładnie na odwrót. Pokażemy więcej tego nieba, a mniej tej Ziemi, ale wiedza. Ile tego nieba najlepiej pokazać, a ile tej ziemi najlepiej uciąć, to jest wiedza bardzo typowa dla fotografów po prostu krajobrazu. Z kolei fotografując na przykład psy, pierwsza rzecz, której się uczymy, to to, żeby 10 razy sprawdzić, w którym miejscu na pysku tego psa, czy innego zwierzęcia mamy ostrość. Dlatego, że fotografując jakiegoś psa czy kota, one siedzą przodem do nas, pięknie model, najczęściej jest bardzo blisko, bo chcemy, żeby wypełnił jak największą część kadru. Odpalając dowolny poradnik fotografii psów, dowiecie się, że bardzo często ustawiając ostrość na pysku tego psa, autofokus nie zatrzyma się na oku, tam gdzie powinna być idealnie ta ostrość, tylko wyostrzy nos. I tego nie widać, bo odległość między nosem a okiem psa, w zależności oczywiście od rasy, będzie na tyle mała, że przy oddaleniu. Na naszym podglądzie tego zdjęcia, my raczej nie wyłapiemy, że ta ostrość nam przeskoczyła, bo powiedzmy, że oko będzie dopuszczalnie ostre, ale idealnie ostry będzie ten, ten nos. Więc co doradzają, zawsze przybliżyć, sprawdzić. I to jest mega istotna rzecz, którą z powodzeniem można zastosować również w fotografii przyrodniczej. I ja sprawdzam to również zawsze 10 tysięcy razy, dlatego że jeżeli fotografuję jakiegoś taka, która jest przodem do mnie, no to często ostrość może powędrować gdzieś na dziób, który jest tylko minimalnie bardziej do przodu wysunięty, a oko będzie pozostawione nieostre. I nie chcemy tego, bo już przy powiększeniu, czy przy nie daj Boże wydruku, będziemy pięknie widzieli, że to zdjęcie jest do wyrzucenia, bo po prostu oko jest nieostre. I jeżeli ktoś początkujący to teraz obejrzy i posłucha, no ale co za różnica? Przecież ta ostrość, no sam powiedziałeś Przemek, że oko jest... Minimalnie niedoostrzone. Jaki to ma wpływ na odbiór zdjęcia? No, wbrew pozorom, ma bardzo ogromny wpływ na odbiór zdjęcia, bo ludzkie oko, ludzki wzrok w ten sposób wyłapuje szczegóły, że my przez całe życie trenujemy niejako swój wzrok do wyłapywania pewnych rzeczy. I tak. Teoria mówi, że pierwsze co ludzki wzrok wyłapuje, to jest ruch. No, na zdjęciu ruchu nie ma, więc to nam odpada. Kolejna rzecz, jeżeli teraz się nie mylę, musiałbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że kolejna rzecz to są ludzkie twarze. W drugiej kolejności widzimy zawsze ludzi na zdjęciu. Jeżeli mamy nawet jakiś krajobraz i postawimy tam człowieka, to też jest zresztą taki bardzo popularny zabieg: postawić człowieka gdzieś w centrum kadru czy na boku kadru, nawet jeżeli on będzie tylko małą sylwetką człowieka, nasze oko z automatu poleci pierwsze co zobaczy to będzie ten człowiek. I to też stosuje się bardzo często w celach kompozycyjnych, na przykład po to, żeby pokazać skalę całego krajobrazu. Więc umieszcza się po prostu człowieka gdzieś w jakimś miejscu kadru, do którego chcemy w pierwszej kolejności przyciągnąć wzrok, wzrok odbiorcy oczywiście. Następnie nasz wzrok wyłapuje kontrast, więc wszystkie przepalenia, wszystkie niedoświetlenia, wszystko co jest idealnie czarne na zdjęciu albo to co jest idealnie białe, idealnie przepalone. W dalszej kolejności nasz wzrok Pobiegnie właśnie tam. I dopiero gdzieś tam, któraś z kolei jest ostrość, natomiast jest ona kolejnym z czynników, do którego nasz wzrok jest przyciągany. Więc jeżeli będziemy mieli całą sylwetkę tego psa, czy ptaka, czy człowieka, czy czegokolwiek ostrą, a oko będzie nieostre, to coś nam nie zagra. Coś w tym zdjęciu będzie takiego, że nie będzie ono dla odbiorcy tak angażujące, jak mogłoby być, gdybyśmy to oko wyostrzyli idealnie. Ale mamy też fotografię uliczną. I w fotografii ulicznej poradniki dla początkujących, jedna z pierwszych rzeczy, których się, której się dowiadujemy, mówi nam o tym, że nieważne czy to zdjęcie będzie czarno-białe, w, w street photo to jest preferowany kolor zdjęcia, wyszedł teraz nawet niedawno e, aparat taki monochromatyczny właśnie, że Pentax, wypuścił chyba lustrzankę, która robi zdjęcia tylko i wyłącznie w czerni i bieli. Więc ucząc się street photo, odpalając sobie poradnik, wpisując poradnik dla początkujących fotografia uliczna. Jedną z pierwszych rzeczy, którą usłyszycie, to będzie to, że nieważne, że zdjęcie będzie minimalnie rozmyte, albo że kompozycja będzie nie tak, chociaż kompozycja również jest bardzo ważna, ale najważniejsze w Street Photo będzie to, że Wy oddacie emocje jakiejś sytuacji, że pokażecie coś, czego normalnie mijając się na ulicy, nie zauważamy, że pokażecie tak niezwykłą sytuację, że ona może skłonić odbiorcę do refleksji, do rozmyślań, po prostu zatrzyma odbiorcę dłużej przez samo to, co na tym zdjęciu jest pokazane, co się tam dzieje. Więc nie zwracamy już tak uwagi na to, żeby e, to zdjęcie było jakoś bardzo estetyczne, żeby było technicznie idealne. Najważniejsze są te emocje, najważniejsze jest to, żeby pokazać na zdjęciu jakąś sytuację, która jest bardzo unikalna. Teraz spójrzcie, te trzy przykłady. Fotografia psów, radio od fotografów psów. Fotografia krajobrazu i fotografia street photo. Trzy fundamenty każdego z tych gatunków. Odpowiednie proporcje nieba i ziemi, ostrość idealnie na oku i ciekawa sytuacja. To są trzy elementy, które, jeżeli użyjemy ich jednocześnie na zdjęciu, to będziemy mieli zdjęcie prawie idealne. tak Nasz obiekt idealnie skadrowany, idealne proporcje. Yy, Tła, nieba, ziemi czy dwóch elementów, na przykład tła, niekoniecznie tylko nieba i ziemi, odpowiednie proporcje. Ostrość idealnie na oku, na przykład ptaka czy jakiegoś innego zwierzęcia, lisa, zająca, plus jeszcze do tego jakaś ciekawa sytuacja, czyli na przykład, nie wiem, bitwa dwóch tych zwierząt, walka o pokarm, jakieś niecodzienne karmienie młodych, odganianie drapieżnika, skok w powietrzu. W w kontrze do, do słońca i wszystko skąpane w tych drobnych, w drobnych kropelkach wody, która jest rozrzucana przez to zwierzę, które podskoczyło, jakaś dynamiczna bardzo sytuacja. Wszystkie te trzy elementy na zdjęciu stworzą bardzo fajną, ciekawą i angażującą przede wszystkim fotografię. Dzięki temu osoba, która nawet niekoniecznie zna się na zdjęciach, spojrzy na takie zdjęcie i będzie wiedziała, że ono jest dobre, że ono jest ciekawe. Niekoniecznie dlatego, że zna się na fotografii, bo założyliśmy przecież, że się nie zna. Ale dlatego, że te wszystkie trzy elementy w połączeniu, fundamenty trzech różnych typów fotografii w połączeniu na jednym zdjęciu z zupełnie innej dziedziny fotografii, sprawią, że zdjęcie będzie genialne w odbiorze. Więc ja bardzo mocno Was zachęcam do tego, że nawet jeżeli jesteście na tym kanale, bo chcecie nauczyć się czegoś o fotografii przyrodniczej, albo nawet jeżeli chcecie ogólnie zacząć fotografię, trafiliście na ten kanał, czy na jakikolwiek inny i uczycie się danej dziedziny fotografii, bo wiecie, że to Was interesuje, że to chcecie robić. Wyjdźcie poza te swoje takie wypatrzone, upatrzone, przyjęte ramy i spróbujcie, tylko spróbujcie swoich sił przez parę dni, przez parę tygodni w innej dziedzinie fotografii. Zobaczcie, jakich rzeczy na samym początku powinniście nauczyć się, chcąc opanować fotografię przyrodniczą, fotografię krajobrazu, street foto, fotografię portretową, fotografię dokumentalną, reportażową, fotografię produktową. Bo moim zdaniem to właśnie zrozumienie większej ilości różnych gatunków fotografii, nawet jeżeli tylko pobieżnie, i umiejętność przeniesienia tych informacji na ten wasz docelowy dział fotografii, którym chcecie się zajmować, spowoduje, że rozwiniecie się w tym kierunku zdecydowanie najszybciej. Nauka podstaw różnych gatunków fotografii nie dość, że troszeczkę odświeży wasze podejście do zdjęć, bo umówmy się, możemy wychodzić w teren codziennie, możemy fotografować dzień w dzień, ale w pewnym momencie ten nasz progres troszeczkę zwolni i wtedy może okazać się, że my trochę na siłę wychodzimy w ten teren, bo to właśnie progres, to właśnie wzrost naszych umiejętności, podnoszenie jakości tych zdjęć powoduje, że my w ten teren wracamy, że chce nam się podnieść ten aparat i wziąć go do ręki. Jeżeli ten progres troszeczkę zwolni, to... Idealnym sposobem na znowu zmotywowanie siebie do dalszej, takiej intensywnej, jak na samym początku nauki tej naszej dziedziny fotografii, idealnym sposobem będzie właśnie spróbowanie czegoś innego, delikatne odchylenie się od tego naszego działu fotografii i przejście w stronę czegoś innego, bo moim zdaniem to właśnie podstawy, całkowite podstawy w różnych gatunkach fotografii, przez to, że te podstawy dla każdego z tych gatunków będą inne. Spowoduje, że bardzo szybko rozwiniemy się ogólnie jako fotograf. A teraz już zostawiam Was z efektami moich porannych zdjęć. Możecie obejrzeć sobie warunki, w jakich fotografowałem i moje ulubione, wybrane zdjęcia z tego porannego wyjścia. Dzięki, do zobaczenia. Hej!